Dotarliśmy na jaskinię Diarta Caves. Idziemy tam zwiedzać takie jakby stalaktydy i inne tej rzeczy. Jest, widzicie to wejście, jest tak ogromne, że to jest szok. Mieliśmy do wyboru jeszcze trzy inne jaskinie, a przy ta i jeszcze dwie inne w sumie, Hams Caves i Smocze Jaskinie. Na Smocze Jaskinie nie dało się już zarezerwować na dzisiaj biletów, w sensie za późno już były bilety, a my mieliśmy auto tylko do 19 do dzisiaj. Zatem wybraliśmy jednak na te, bo tutaj nie trzeba rezerwować biletów, bo tutaj cały czas jest przemiał ludzi, więc takie przejście tego całego podobno trwa około 45 minut, tak więc idziemy do środka, zobaczymy co tam się dzieje. Tutaj się kupuje taki bilecik, kosztuje 16 euro. Tu jest wejście, trzeba poczekać chwilę na, jakby na przewodnika i z przewodnikiem się wchodzi tędy, a później tym zejściem, tymi schodami się chyba będzie schodzić, już wychodzić z tych jaskiń. Tak więc idziemy, zobaczymy co się będzie działo. No i wchodzimy. Dosyć chłodno. Fajnie jest. No i powiem wam, że to robi wrażenie. Wow. Ogromne to jest. Nie, no to jest super. Muszę wam powiedzieć, że tutaj dosyć chłodno jest. O tak, tak nic nie widać, tak jestem na siebie. Dosyć chłodno tu jest, tak więc jak ktoś jest marzluchem, to raczej zalecam tu przyjść z jakąś bluzą. Jakby taki kantor spadł na łeb, to by było. Mówi, że co roku 1 cm rosną. Co roku rosną. No, to zaczynamy odwiedzanie jaskini. Pogadał. Mówił, że około chyba 160 lat. Od 160 lat są chyba odwiedzane te jaskinie tutaj. Idziemy teraz wszyscy tam w głąb jaskini. No muszę wam powiedzieć, że jak na razie to robi wrażenie. Patrzcie, jakie piękne przejścia tutaj są. To wszystko się tu idzie między tymi stalaktytami. Typowo się idzie pomiędzy nimi, patrzcie na to. Można sobie ich dotknąć. Twarde, ma nie jak kości. Te wyglądają, były normalnie oblane jakąś smołą. Tutaj właśnie przewodnik mówił, że ta jest najdłuższa. Jest najdłuższy stalaktyt. Mierzy około 17 metrów. I brakuje mu około 50 cm, żeby dotknąć sufitu. Dla sprostowania to jest stalagmit, czyli taki rosnący do góry. Te rosnące w dół jak sople to stalaktyty. Te rosnące ku górze rosną dużo wolniej, bo około 2 cm na 100 lat. Zatem aby sięgnął sufitu, zajmie mu pokonanie tych 50 cm jeszcze około 5000 lat i stanie się wtedy naturalną kolumną. Teraz będziemy wchodzić do sali piekło, dlatego jest cała podświetlona czerwono.
jest chyba najniżej położony punkt w tej jaskini, około 45 metrów, a poniżej. Nie, nie. To jeszcze nie koniec odcinka. Zwiedzamy dalej. Te są niby najstarsze stalaktydy i mają po kilka milionów lat podobno. Nie, naprawdę wow. Są ogromne. Jak widzicie, te jaskinie są naprawdę tutaj mega ładne. Tu jest taki fajny punkcik na fotki, mega ładne tu zdjęcia wychodzą. Ogólnie całość uważam, że jest warta zobaczenia. Bardzo jest ciekawe to wszystko, ładnie, każdy jest inny. I to, że to ma tyle milionów lat, to jest też naprawdę super.
że tak w ogóle istnieje tyle czasu, iż to cały czas jakby rośnie tam. Ten gościu mówił, że co roku 1 centymetr rosną te stalaktyty. Wszyscy już by opuścili ten lokal, ja tu tylko jeszcze zostałem. Fajne było też, że w cenie jest przedstawienie, przewodnik. Tutaj widzicie takie filary. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. 16 euro, no ogólnie, czekajcie, pokażę wam to z drugiej kamery, bo tutaj tak średnio widać. Tutaj przed chwilą babeczka miała jakaś Japonka albo Chinka, miała iPhone'a 14 i koniecznie muszę sobie ten telefon zakupić, bo wtedy czuję, że dużo lepsze będą te filmiki. Miała taką zajebistą jakość aparatu tutaj w tym miejscu, że to był naprawdę szok, już byłem pełen podziwu. No ten płatek by się urwał, to byłoby grubo. Tu już chyba się kawałek urwał. A tu co mamy? Nie mam pojęcia, co to znaczy. Później może to sprawdzę. A tu jeszcze jest taki śmieszny. Wygląda ekstra. Ale fajnie klimat teraz, zwiedzanie po ciemku. Nie, tak poważnie po prostu, bo już się skończyło. Ale już wszyscy byli brawo, a ja jestem dopiero w połowie drogi gdzieś tutaj. Nie wiem, może sobie pójdę zaraz tutaj jeszcze raz przejść, nie wiem. Dosyć wilgotno tu jest, bo to wiadomo, stalaktyty to cały czas, w ogóle jak działa stalaktyt, one po prostu cały czas skały obkapują jakby z solą i powstają właśnie takie skamieliny. No i na końcu jest wyjście z tej jaskini, jak widzicie. Już czuć od razu tutaj ten gorąc, jest tak ciepło, tak duszno na polu. Światełko i okno na świat. Pokażę wam teraz widoczek, jak się wychodzi z jaskini jeszcze. No i to by było na tyle. W tym odcinku to już wszystko. Uważam, że jaskinia przepiękna. Jeżeli byliście na jakiejś innej na Majorce, to oczywiście dajcie znać, jak wam się podobało na tamtych innych. Ta uważam, że według internautów na necie, na forach, pisali, że ta jest niby najładniejsza i najciekawsza. Zostawcie oczywiście lajka, komentarz i oczywiście subskrybujcie kanał, żeby widzieć kolejne podróże. Tak więc dzięki za obejrzenie i cześć, trzymajcie się.